Cześć drogi widzu, witam Cię bardzo serdecznie w internecie, a konkretniej na YouTubie, na kanale lifestyle'owo-rozrywkowo-edukacyjnym Puchacz. Pozwól, że zacznę ten wyjątkowy, specjalny odcinek od podziękowań. Dziękuję Ci za Twój czas, dziękuję Ci za zaufanie i za towarzystwo, bo naprawdę dużo raźniej jest nagrywać te filmy i też mówić do Ciebie, kiedy wiadomo, że słuchasz, a właściwie, że słuchacie, bo widzów na tym kanale, takich stałych, którzy zdecydowali się kliknąć przycisk subskrybuj, jest już ponad 7 tysięcy. Wow! Nie chcę zabrzmieć jakoś źle, mówiąc, że to nic nie znaczy, ale w sumie to faktycznie nic nie znaczy, w tym sensie, że jest to dla mnie tylko przystanek taki bardzo, no zaraz już nie chcę mieć tylko 7 tysięcy. Tak więc specjalność tego odcinka specjalnego jest, mam wrażenie, adekwatna do skali czy wagi wydarzenia, jakim jest 7 tysięcy subskrypcji, czyli dostajesz w tym odcinku 10 faktów o mnie. I tutaj od razu uwaga, jeżeli posiadasz Instagrama, zapraszam Cię na mojego Instagrama, dlatego że tam zadaję pytania moim widzom i też wrzucam trochę rzeczy zza kulis, taki trochę bardziej insight. Tam informuję Cię też o współpracach obecnych i przyszłych, no i w ogóle o innych rzeczach, głównie przyszłych, to znaczy o żadnych, bo jeszcze ich nie ma, ale będą. Mam nadzieję. Fakt pierwszy. Jest. Tak to będę robił. Zapowiadał dodatkowo tutaj. Po pierwsze, jeżeli już nie zdążyłeś, czy nie zdążyłaś się zorientować, lubię zwierzęta. Jest to zdanie trochę cięższe niż takie lubię zwierzęta od przeciętnego obywatela Ziemi i też biorę za nie większą odpowiedzialność. W tym sensie, że moje lubienie zwierząt nie ogranicza się do interesowania się jakimś tam jednym gatunkiem i wyprowadzaniem swojego psa na spacer, bo niestety albo stety często tak odbierane jest lubienie zwierząt. Ja lubię je bardziej i na przykład, żeby Ci to udowodnić, mogę Ci powiedzieć, że ze zwierząt leśnym, takim stworzeniem, które jest mi najbardziej bliskie, jest borsuk, no z kolei z ptaków ptak sekretarz jest takim ptakiem, którego życiorys, czy też zachowanie, czy w ogóle wszystko dobrze znam. Okej, no nie wiem, co to miałoby udowodnić i też co to jest w ogóle za fakt, no ale no dobra, to jest 10 faktów o mnie, tak? Tutaj właśnie chodzi o to, żeby nie pogłębiać tego, więc następny, drugi fakt. Fakt drugi. Drugi fakt jest taki, że pomimo tego, że mam 22 lata, byłem jak na razie na 5 kierunkach studiów, z czego skończyłem w pełni jeden. Reszta to były takie krótkie przygody, czasem semestralne, czasem nawet kilkutygodniowe. No nic, znaczy dużo rzeczy próbowałem i dużo mi nie podeszło, nie żałuję i to też jest, no właśnie, fakt dla Ciebie. Z żadnego mnie formalnie nie wyrzucili, więc to zawsze 5 razy, a właściwie 4 razy, to była moja świadoma decyzja, że z jakichś studiów zrezygnowałem, żeby nie było. Fakt trzeci. Mam prawo jazdy od 2 lat i jestem też posiadaczem, czy byłem posiadaczem w trakcie swojego życia 2 samochodów i fakt powiązany z tym faktem, chyba policzymy go jako jeden, bo jest też taki motoryzacyjny, to jest to, że mój obecny samochód jest wart mniej więcej 30-35 razy tyle, ile mój pierwszy samochód. I to brzmi jakby dobrze, że to znaczy, to brzmi jak dobry awans społeczny, ale to po prostu wynika z tego, że mój pierwszy samochód to był Deumatis, który był w moim wieku, no i ten samochód po prostu był bardzo tani, więc nie jest aż tak pięknie, jakby się mogło wydawać. Ale oba są, czy właściwie w przypadku Matiza były moje, no bo Matiz zepsuł się na autostradzie, po prostu wyłączył mu się silnik w trakcie jazdy, już nigdy nie odpalił. Fakt czwarty. Grałem 4 lata w piłkę nożną w klubie, który ma przeuroczą nazwę Tramwaj Kraków. I grałem tak całkiem na poważnie, bo chodziłem regularnie na treningi przez kilka dobrych lat. No właśnie przez 4 lata, jakby to tak podsumować. Nawet byłem kapitanem drużyny i nawet graliśmy jakieś ligowe spotkania. W tym czasie udało mi się na przykład skręcić sobie kostkę, co w sumie do końca nie wyleczyłem do dzisiaj. No ale też miło wspominam granie w piłkę nożną i takie braterstwo, które tam się tworzyło. No i w ogóle sam fakt, że klub się nazywał Tramwaj Kraków. Fakt piąty. Miałem 100% z matury ustnej z polskiego i to jest matura, która poszła mi najlepiej, mimo że oczywiście do niczego się nigdy nie liczy, ale był to jedyny epizod maturalny mój, który w ogóle mnie nie stresował i który był dla mnie samą przyjemnością od początku do końca. No po prostu chyba mam takie zdolności do radzenia sobie z takim przemawianiem, nawet na pewno mam takie zdolności, no wiem to po prostu o sobie. I właśnie między innymi dlatego miałem te 100% z matury z polskiego. Zrobiłem taki odcinek puchacza mojej komisji egzaminacyjnej, no i
najwidoczniej się spodobało. Fakt szósty. Tym razem z życia zawodowego. Po tym jak założyłem firmę, swoją pierwszą fakturę w życiu, czyli fakturę, czyli jakby polecenie zapłaty dla swojego klienta, wystawiłem swojej uczelni, na której skończyłem studiować dosłownie z 2 miesiące wcześniej. Był to Uniwersytet Jagielloński. No taka, nie wiem czy to jest ciekawe czy nie, no ale moja pierwsza faktura była od razu za usługi marketingowe dla mojej byłej uczelni. Można powiedzieć, że jestem w stałym kontakcie z tą uczelnią, bo teraz ona mi płaci, a wcześniej ja płaciłem jej czasem, a teraz ona mi pieniędzmi. Fakt siódmy. Wracamy w sferę sportową od 6-7 lat, w zależności jak liczyć i jak brać pod uwagę takie okresy jak na przykład kontuzja, bo miałem skręconą kostkę czy inne takie rzeczy, ale mniej więcej od 6-7 lat trenuję różne sporty walki. Głównie jest to MMA, ale także zapasy, brazylijskie jiu-jitsu, różne tego typu rzeczy i sporty walki są bardzo bliskie mojemu sercu. W tym sensie, że gdybyś mnie o coś zapytał czy zapytała, to ja bym to wiedział i bym z tobą o tym porozmawiał, bo się po prostu tym interesuje. Fakt ósmy. To już jest jakiś totalny random i w ogóle nie wiem, czemu się tym dzielę. Wychowywałem się bez taty. Nie mam z tego powodu jakichś szczególnych traum, no ale po prostu jest to w pewien sposób pewnie charakterystyka osoby, tak, że nie miała kontaktu z ojcem. No i ja właśnie takim przykładem jestem. Fakt dziewiąty. Od mniej więcej roku, dokładniej od listopada 2020 roku właśnie, jestem wegetarianinem. No i tu po prostu zakończę tak. Taki jest też fakt o mnie. Fakt dziesiąty. I ostatnia dziesiątka, trochę złączona z tym, że no właśnie przechodzę ten to nie jest jubileusz, ale jakby ten odcinek przychodzi do ciebie dlatego, że mam te 7000 subskrypcji. Jednym z moich dużych marzeń jest zostać nie do końca youtuberem, chociaż to by było spoko jako narzędzie, ale przede wszystkim edukatorem, czyli osobą, która przynosi naukę o tym, czy na ten temat, jaki tam mi jest bliski, czy to będzie historia, czy język polski, czy nie wiem, podatki, czy niemiecki, nie, akurat niemiecki to na pewno nie będzie, bo nie umiem nic powiedzieć po niemiecku i to może zabrzmieć dziwnie, zwłaszcza z ust osoby, która ma trochę ponad 20 lat i jeszcze społeczeństwo mówi jej ucz się ty od nas, ale raz po raz dochodzę do takiego wniosku, że jednak nikt nie umie za dobrze uczyć i pewnie ja też nie, ale czemu nie spróbować? Nie chodzi mi tutaj o bycie nauczycielem, w takim sensie studia pedagogiczne, praca w szkole i tak dalej, ale jednak jakaś taka forma, no nie wiem, to jeszcze się okaże. No i to tyle, jest 10 faktów o mnie i dorzućmy do tego 11 fakt, to znaczy jestem właścicielem kanału na YouTubie, który ma już ponad 7000 subskrypcji i za to tobie, bo jest to na pewno też jakby twoja rola, bardzo serdecznie dziękuję. Dzięki za twój czas, za twoje zaufanie, za bycie super gościem lub gościuwą, no i za to, że po prostu możemy sobie tak porozmawiać, że ty słuchasz, ja mówię, no jest spoko, jest naprawdę fajnie. Wielkie dzięki, no i co, no stay hungry, stay foolish, jak to powiedział wybitny człowiek, jakim był Steve Jobs. Stay hungry, stay foolish. Trzymaj się ciepło, możesz być spokojny lub spokojna o to, że tych filmów na kanale będzie coraz więcej, także zapinaj pasy i po prostu oglądaj. Cześć!